ta motywacja w zakresie... Optymistyczne przedszkole to międzynarodowy projekt, którego celem jest m.in. rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczanie jak radzić sobie w różnych sytuacjach i jak rozwijać zainteresowania oraz talenty. Bolesieckie przedszkola publiczne uczestniczą w tym projekcie i przez ostatnie lata zrealizowały wiele działań w jego ramach. Rezultatem tego wszystkiego jest uznanie dla Bolesławca. Jesteśmy optymistycznym miastem i mamy na to dowody. Wczoraj w Warszawie odbyła się... Odbyła się uroczystość, w ramach której na prawie 240 podmiotów samorządowych, które uczestniczą w tych działaniach, wyróżniono kilkanaście gmin i powiatów. No i miałem tę przyjemność odebrać właśnie to, ja może Państwu podam, żeby to pokazać, czyli jest ten Gold certyfikat. To uznanie dla miasta jest oczywiście zasługą m.in. nauczycieli i wychowawców bolesieckich przedszkoli i władz oświatowych miasta. Podziękowania za tę aktywność prezydent Bolesławca złożył na ręce dyrektorek miejskich przedszkoli, a wśród nich są osoby, które piastują ważne funkcje w strukturach całego projektu. Chciałam bardzo serdecznie podziękować w imieniu wszystkich dyrektorów, prezydentowi miasta, Radzie Miasta za wspieranie wszystkich naszych inicjatyw. 28 lutego to święto nie tylko bolesławieckiej edukacji przedszkolnej, ale także święto dla całego miasta. Cieszymy się, że wszystkie nasze działania miały tak ogromny wpływ społeczny na mieszkańców całego naszego miasta. Ale działania, dzięki którym Bolesławiec można było uznać za miasto optymistyczne, nie wyczerpują się w aktywności przedszkoli. To bowiem w mieście dużo szerszy temat. Byłem w szpitalu wojewódzkim, naszym szpitalu dla psychicznie i nerwowo chorych. Myśmy tam, dzięki Państwa zgodzie, sfinansowali takie urządzenie, wielką wiatę, która jest pełnym wyposażeniem dla tych dzieci. To nie są tylko dzieci z depresją, to są dzieci również po próbach samobójczych. To są bardzo tragiczne przypadki. I to działa na wyobraźnię, to działa na emocje. Byłem też razem z panem starostą na otwarciu ośrodka kuratorskiego. Mamy pierwszy ośrodek kuratorski. Pan starosta mówił o tym, że podwoiła się liczba dzieci w tak zwanej opiece zastępczej. Działania w tych sferach to niezbędne uzupełnienie tego, co konieczne jest w edukacji i wychowaniu młodych bolesławian. A celem, który w ten sposób można osiągnąć, jest zrównoważony dobrostan psychiczny dziecka, ale i dorosłych w procesie edukacji.